A Bogu, bracia i siostry, wymieniacie czasem te maseczki? Ktoś ostatnio żartował, że nic nie zabije narodu, który w maseczce jednorazowej przeżył całą pandemię. My nie bądźmy aż tacy nieśmiertelni, wymieniajmy. Bardzo miło, że dane nam jest się znowu zobaczyć. Mam nadzieję, że duchowo czujemy jedną myśl w tych dniach, bo od 19 dni razem rozważamy te same myśli, trawimy je, dzielimy się nimi. Mam nadzieję, że to robicie, że jeszcze wiecie, że jesteśmy w trakcie rozważań przedświątecznych. No, dzięki za ten odzew. Bo już myślałem, że sam tylko czytam i rozważam. Dzisiaj mam takie dwie myśli, które podsunął oczywiście w jakimś stopniu John Piper w tej książce Dobra nowina o wielkiej radości, ale ja ją przeżywam też na swój sposób, tę treść. I po pierwsze chciałem dzisiaj powiedzieć, że to jest wspaniałe, że jesteśmy ludźmi wolnymi w Jezusie Chrystusie, że Chrystus uczynił nas ludźmi wolnymi. I pod dwojakim względem tę wolność ja osobiście dzisiaj przeżywam i chcę się też z wami tym podzielić. Po pierwsze, tę wolność odczuwam dlatego, że właśnie zostałem otoczony miłością i wypełniony miłością do Boga i do ludzi. I to czyni mnie człowiekiem wolnym, bo niczego nie muszę robić z musu, z tego, co robię, nie muszę tego robić z musu, ponieważ kocham Boga i kocham ludzi. A gdy się robi cokolwiek z miłości, to nie jest ciężkie, to nie jest trudne, to nie jest żadnym mozołem. Na tym polega miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań, mówi Słowo Boże, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Z radością wypełniamy Słowo Boże w naszym życiu. I tak samo, jeśli chodzi o miłość do ludzi. Jeśli jesteśmy wypełnieni miłością, to ich oczekiwania, ich pragnienia, to jak to komunikują, nigdy nie jest dla nas żadnym ciężarem, żadną trudnością. Więc jesteśmy wolni. Przybyliśmy dzisiaj na nabożeństwo, nie pytam małe dzieci, ale dorosłych wszystkich pytam, przybyliśmy pod przymusem, czy tak, że chcieliśmy. Że chcieliśmy, że chcemy, że pragnęliśmy tego. Nie jesteśmy niewolnikami jakiegoś przepisu kościelnego, który każe nam w niedzielę rano znaleźć się w kościele na zgromadzeniu. Jesteśmy wolni i to jest właśnie wspaniałe, że cokolwiek czynimy z duszy, czynimy jak dla Pana, gdyż Chrystusowi Panu służymy, mówi Słowo Boże. I po drugie, tę wolność przeżywam dlatego, że Jezus przyszedł i uwolnił mnie od strachu przed śmiercią. W przypadku Jezusa, Jezus nie bał się śmierci. Dlaczego? Bo wiedział, że śmierć to jest ten moment, kiedy powróci z powrotem do Ojca, do chwały. To nie będzie jakaś tragedia w jego życiu, tylko właśnie spotkanie znowu z Ojcem. Jeśli jestem człowiekiem wierzącym, to śmierć fizyczna, ta śmierć, której ludzie się boją i różne rzeczy robią, jakby będąc w niewoli strachu przed śmiercią, dla nas wierzących, śmierć jest spotkaniem, najwspanialszym spotkaniem, na jakie możemy liczyć tutaj pod słońcem. Bo przecież w momencie, kiedy opuścimy ciało, pójdziemy do Pana i będziemy razem z Nim. Więc jesteśmy wolni, nie musimy się niczego obawiać. Możemy wszystko robić w wolności. Cieszmy się z tego dzisiaj i zachęcam was do tego, byśmy też w wolności razem śpiewali Panu pieśni, modlili się, byśmy robili to z miłości do Niego, nie pod przymusem, nie dlatego, że inni patrzą, nie dlatego, że mama albo tata chce, żebym śpiewał czy śpiewała na nabożeństwie,
albo że starsi zboru oczekują tego, patrzą po sali, czy śpiewam, czy nie śpiewam, no bo jak nie śpiewam, to czemu nie śpiewam? Tylko pomyślmy o Jezusie i oddajmy Mu chwałę w wolności, z miłości do Niego i dlatego, że On otworzył dla nas drogę życia, już nic nas nie zatrzyma, już nic nas nie jest w stanie pogrążyć, bo nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Kochamy Pana Jezusa, prawda? Powstańmy wobec tego i śpiewajmy pierwszą pieśń. Słyszałeś to, co śpiewaliśmy przed chwilą o Tobie, jak myślimy o Tobie, jakie nadzieje w Tobie pokładamy, jak jesteśmy sercem przywiązani do Ciebie. Piękne słowa wyśpiewaliśmy, a Ty wiemy, że sprawdzasz nasze serce, czy śpiewaliśmy prawdę naszych serc. Ale chcemy, żeby tak było i teraz razem podnosimy nasze oczy ku Tobie i nasze serca i usta otwieramy, aby oddać Ci chwałę i aby Ci podziękować, że jesteś naszym przyjacielem, że jesteś Zbawicielem i Panem.
ale też jesteś jak przyjaciel, który wysłucha, który zrozumie i który nigdy się nie odwróci. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że możemy na Ciebie liczyć, że nigdy się na Tobie nie zawiedziemy. Dziękujemy Ci, że jesteś zawsze ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Bądź błogosławiony dzisiaj w naszym zgromadzeniu. Przyjmij chwałę z naszego serca, z naszych ust. I też miej przyjemność, patrząc na to, jak przeżywamy to dzisiejsze zgromadzenie. Chcemy się Tobie podobać również w tym, jak będziemy śpiewać, jak będziemy słuchać, jak będziemy reagować na Twoją obecność. Amen. Usiądźmy, proszę. Mamy teraz chwilę, by posłuchać świadectwa. Siostra Ania dzisiaj podzieli się z nami świadectwem. Zapraszamy Cię tutaj. Chwała Bogu, bracia i siostry. Krótkie świadectwo, bo myślę, że mówienie świadectwa jest bardzo ważne. To buduje naszą wiarę. To buduje też naszą społeczność, bo to wy jesteście uczestnikami tego świadectwa, bo to wyście się też modlili. Więc tak bardzo w skrócie. Jakiś czas temu, to było kilka tygodni temu, pojechałam do lekarza i okazało się, że... na taką bardzo rutynową kontrolę. I okazało się, że... przepraszam. Okazało się, że moje wyniki są bardzo złe, że wydolność moich płuc spadła nagle w zasadzie do 60%. Ciężko mi było oddychać i nie spodziewałam się tego, że tak wszystko bardzo szybko się wydarzy i lekarz kazał mi w trybie pilnym pójść do szpitala następnego dnia. To była środa, w czwartek miałam pójść do szpitala. Wynegocjowałam, żeby był to piątek. W środę przyszłam tutaj na spotkanie, na nabożeństwo środowe. Poprosiłam starszych o modlitwę wiary. I wiecie, miałam takie przekonanie, że to nie tak ma być. Że ja nie mam iść do tego szpitala, że powinnam dalej ponegocjować. Trochę się, tak jak Abraham, trochę negocjował, że być jak Abraham, więc postanowiłam następnego dnia zadzwonić do pani doktor. A to zazwyczaj, wiecie, taka krótka piłka była, jak trzeba iść do szpitala na 2-3 tygodnie, bo to też, wiecie, to nie miał być taki pobyt 2-3-dniowy. I co było bardzo ciekawe, pani doktor przyjęła moje jakby wyjaśnienie, powiedziała, że okej, że w takim razie idziesz na zwolnienie, odpoczywasz, bierzesz wszystkie inhalacje, starasz się. Dołożyłam do tego, że wszyscy się o mnie modlą, więc myślę, że wszystko będzie w porządku. I dostałam takie 2 tygodnie takiego zawieszenia wyroku. I po 2 tygodniach modlitwy świętych, modlitwy Kościoła, odpoczynku, Bożego działania, społeczności z Panem, poszłam na kontrolę i się okazało, że moja pojemność płuc wzrosła w 2 tygodnie do 86%. To samo w sobie jest spektakularne, ale wiecie co, Pan Bóg jak działa, to On zawsze działa tak pięknie, że jeszcze czasem coś dodaje. I ja oprócz tego, że moja wydolność płuc tak cudownie się zwiększyła, to pani doktor powiedziała, że moja trzustka, która w zasadzie od lat nie funkcjonuje, powiedziała, no słabe wyniki są tej trzustki, masz tam wskaźnik 15, powinno być 200, nie ma się z czego cieszyć. Ale wiecie, ja zawsze miałam 0. A trzustka jest takim organem, który się sam w sobie nie regeneruje. Wątroba się regeneruje. Inne organy są w stanie się zregenerować. Trzustka nie. A moja trzustka się zaczyna regenerować. Więc ja z tego miejsca chcę po prostu oddać chwałę Bogu za to, że On cały czas działa, że czyni cuda, że jest ten sam dzisiaj, wczoraj i jutro i na wieki. I że On ciągle uzdrawia, że On ma moc i autorytet i że jest moc w świętej krwi Chrystusa i jest moc w świętym imieniu Jezus i na Jego imię naprawdę każda choroba i każde kolano się zegnie i Jemu niech będzie chwała. I dzięki też za modlitwę zboru, bo mieliście w tym uczestnictwo, więc dzięki Panu za Was. Dzięki. Zostańmy, będziemy uwielbiać Boga za to.
który jest dobry, za Jego łaskę, za Jego miłość. Życie pełne jest dla dzieci, która chwała.
wolności, Panie, za życie wolności od grzechu, Panie, za to, że Ty zabrałeś mój grzech, Panie, że uwolniłeś mnie od tego, Panie. Dziękuję Ci za Twoją krew, która oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty prowadzisz swój Kościół, prowadzisz swoje dzieci, Panie. Dziękuję Ci za to świadectwo, które mogliśmy słyszeć, Twojego działania, Panie, uzdrowienia, Panie, i też wiary w to, że Ty działasz, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że mogliśmy o tym słyszeć, bo tak jak śpiewaliśmy, Ty jesteś najwyższym Królem Wszechświata, Panie. Każdy padnie u Twoich stóp, kiedy Ty przyjdziesz ponownie, Panie. Chwała będzie Tobie, Panie. Bądź uwielbiony. Dziękuję Ci, Panie, też za to, że Ty mnie znasz. Ty mnie znasz lepiej, niż ja znam siebie, Panie. Alleluja. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, chociaż jeszcze nie mam słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Pan Bóg zna każdą naszą drogę. Możemy komuś nie powiedzieć o tym, gdzie idziemy, możemy myśleć o niekoniecznie dobrych rzeczach, ale Pan Bóg wie, On zna nasze myśli. Może się czasami ugryjemy za język i nie powiemy do końca jakiegoś słowa, ale Bóg wie, co my chcieliśmy powiedzieć. To jest dobre i to jest złe. W sensie takim, że musimy się bać, bo Bóg jest świadomy naszego serca. On je zna lepiej niż my sami. Lepiej niż ludzie wkoło nas. Więc przed Nim nie możemy niczego ukryć. Ale też przez to, że zna nasze serca, to On wie, co jest nam potrzebne. Zna nasze myśli, stawia się za nami. I to jest wspaniałe. To jest też straszne i wspaniałe, że Bóg zna każdą naszą myśl, każde nasze słowo, które jeszcze nie było na naszym języku. I oddawaj Mu za to chwałę.
Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wznosząc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. Kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. Każdy
nas oddzielał, został zburzony przez krew Jezusa Chrystusa. Mamy przystęp do Boga. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty przypominasz mi dzisiaj ponownie, Panie, jak byłem daleko od Ciebie. Jako człowiek, jako ludzie, my nie mogliśmy do Ciebie przychodzić, Panie, przez nasz grzech, Panie. Dziękuję Ci, że przez krew Twego Syna Jezusa Chrystusa ten mur został zburzony, Panie. Mamy przystęp do Ciebie. Dziękuję Ci, że Ty jesteś bliskim Bogiem, że jesteś wśród nas, Panie, że dajesz nam Ducha Świętego, który jest pośród nas, Panie, że Ty chcesz przebywać wśród nas, Ty jesteś wśród nas. Chwała niech Tobie będzie, że już nas nic nie oddzieli od Ciebie, od Twojej miłości, Panie. Dzięki Ci za to, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, nic nas nie oddzieli od Twojej miłości. Dziękuję Ci za to, że mogę pamiętać i wiedzieć, że Ty mnie kochasz, Panie. Dzięki Ci za tą prawdę. Chwała niech Tobie będzie. Bądź uwielbiony. Alleluja. Wołam Cię.
działał w naszym życiu, w moim życiu, Panie. Ja potrzebuję Twojej mocy, tak to wyznaję, tak wyznaliśmy dzisiaj z Twoim Kościołem razem. Potrzebujemy, żebyś działał w naszych sercach, Panie. Potrzebujemy, żebyś dawał nam siłę, Panie, żebyś uczył nas żyć. Tak, żeby Twoja miłość, Twoja dobroć, Boże, żeby była widoczna przez nas, Panie, żeby przez Kościół świat mógł poznać Ciebie, Panie. Chcemy tego, Panie. Proszę Cię o to, żebyś działał, Panie, żebyśmy mogli widzieć Twoje działanie. Przychodź do naszych serc i działaj. Panie, bądź uwielbiony. Chwała niech Tobie będzie. W każdym dniu Ciebie chcę szukać, Boże. Nie tylko dzisiaj, nie tylko podczas tego nabożeństwa, Panie, ale w każdym dniu, Panie. Z rana, w południe, wieczorem, kiedy jestem w pracy, kiedy jestem w domu, Panie, chcę Ciebie szukać, Panie. I dziękuję Ci za to, że Ty się zdajesz znaleźć tym, którzy Ciebie szukają, Panie. Chwała niech Tobie będzie za to, Panie. Chwała, że Ty nie ukrywasz się przed nami, ale Ty jesteś Bogiem obecnym, Panie. Ty jesteś Bogiem blisko. Chwała niech Tobie będzie. Zapraszamy do przodu dzieci, bo będziemy dzisiaj mieli zajęcia szkółki. Chcemy się o was pomodlić. Nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia też, zapraszam was do przodu. Panie Jezu, dziękujemy Ci za tą niedzielę, za
kolejki, które nam dałeś. Dziękujemy Ci, Panie, za te dzieci. Dziękuję Ci za ten czas, który będziemy mieli razem jeździć. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, która nam towarzyszy w każdym dniu. Proszę Cię o Twojego Ducha Świętego, aby nas dotykał w każde serce, nas tutaj dzieci, dorosłych, Panie. Byś nas prowadził dzisiaj w tym wszystkim, co będzie głoszone, czy będziemy rozmawiać, co będziemy słuchać. Niech Tobie będzie cześć i chwała na wieki wieków. Chwała Jezusowi, naszemu Zbawicielowi. Uważny czytelnik Nowego Testamentu pewnie nieraz zwrócił uwagę, że tego rodzaju zwrot pojawia się bardzo często na początku listów apostolskich albo w jakiejś sytuacji, kiedy apostoł chciał wyrazić jakąś myśl, zwracał się do ludzi wierzących, bardzo często właśnie zaczynał od takiego stwierdzenia. No i czy to jest tylko taka formułka grzecznościowa, jak na początku listu piszemy, szanowny panie prezesie? Czy może jest to takie chrześcijańskie dzień dobry? Jestem przekonany, że nie. Co się dzieje w sercu człowieka wierzącego, kiedy właśnie po tygodniu czy po dwóch tygodniach spotyka się z innymi wierzącymi? Może uścisnąć rękę, spojrzeć w oczy, zobaczyć ten sam błysk wokół. Radość się pojawia. Wielka radość, że wreszcie możemy spędzić czas razem, możemy bezpośrednio przybywać ze sobą. I drugie, co pojawia się w sercu? Wdzięczność dla Boga, że dał tą łaskę, że możemy się zgromadzić pomimo różnych przeciwności. Więc mówienie chwała Jezusowi, chwała Bogu, to nie jest wyraz ludzkiego myślenia, że my się tak witamy. To jest jeden z przejawów tego, że nasze myślenie jest już inne. Że kiedy przeżywamy radość lub mówimy o czymś ważnym, to nasze myśli automatycznie w sposób naturalny biegną do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I o tym zmienionym myśleniu chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, żebyśmy mieli pełen obraz tego, o czym mówimy, to zachęcam, żebyśmy sięgnęli do Dziejów Apostolskich, 26 rozdział. 26 rozdział Dziejów Apostolskich od 19 wersetu. Mamy tu sytuację, kiedy apostoł Paweł, już uwięziony ze względu na zwiastowanie Chrystusa, staje przed królem Agrypą i tłumaczy się, dlaczego on zwiastuje Chrystusa. I tłumaczy królowi, że kiedyś Jezus był dla mnie wrogiem. Ja prześladowałem tych, którzy głosili Chrystusa, ja go nienawidziłem, zwalczałem, ale na drodze do Damaszku spotkałem tego Jezusa. I teraz On jest moim Panem i Zbawicielem i teraz ja Go głoszę. Diametralna zmiana podejścia do Jezusa. Totalna zmiana myślenia. I po tym tłumaczeniu czytamy takie słowa. Dlatego też, królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Więc mamy tutaj trzy elementy. Upamiętanie, nawrócenie, uczynki. Chwilę poświęcimy uwagi tym rzeczom. Zaczniemy od końca, od rzeczy najprostszej, aczkolwiek budzącej czasami niepotrzebne emocje. Kiedy w ewangelicznym zborze mówi się o uczynkach, to niektórym osobom tętno rośnie do 200 uderzeń na minutę. Dlatego od razu to wyjaśnimy. Oczywiście nie chodzi o to, że człowiek przez swoje postępowanie moralne, przez swoje starania, dobre uczynki, może sobie wypracować to miejsce w niebie, w domu Ojca. Oczywiście nie może, żaden człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Natomiast nie możemy z uczynków robić tematu tabu w Kościele, bo Ewangelia mówi o uczynkach, ale stawia je w odpowiednim kontekście. Uczynki są na samym końcu, są
konsekwencją tego, co się dzieje wcześniej. Wcześniej co się dzieje? Opamiętanie i nawrócenie do Boga. I wówczas naturalną konsekwencją życia z Bogiem są te dobre uczynki, które w życiu człowieka wierzącego się pojawiają. Jeżeli ich nie ma, no to to jest lampka alarmowa, żeby się zastanowić, czy rzeczywiście doszło w naszej głowie do zmiany myślenia i czy nasze życie zostało przemienione. Teraz wrócimy do upamiętania. Nikt z nas nie ma doktoratu z filologii klasycznej, dlatego nie będziemy się nad Greką pastwić. Natomiast są to słowa, które nie budzą jakichś kontrowersji, a sięgnięcie do źródła słowu pozwoli nam może łatwiej wyobrazić sobie pewne rzeczy. Słowo upamiętanie, no poza Biblią w zasadzie go nie używamy, więc ono jest tak bardziej przez nas intuicyjnie rozumiane. Natomiast to greckie słowo użyte, metanoia, oznacza zmianę myślenia. I w tym kontekście, kiedy będziemy czytali dzisiaj różne fragmenty mówiące o upamiętaniu, to zawsze miejmy na uwadze, że tutaj chodzi o zmianę myślenia. Tak jak w tym przykładzie z Pawłem. Myślałem o kimś, o czymś w taki sposób, w tej chwili myślę zupełnie inaczej. Drugie słowo, nawrócenie do Boga. Tu jest słowo epistrefo, które oznacza czynność zawrócenia w miejscu i pójścia w przeciwną stronę. Czyli szedłem za różnymi rzeczami, które były dla mnie ważne, miałem tam jakieś cele, po drodze różne pomniejsze cele sobie zdobywałem, spotykam Jezusa, niekoniecznie w drodze do Damaszku, i to powoduje we mnie zmianę myślenia w taki sposób, że ja w miejscu napięcia się obracam, idę w przeciwną stronę, już nie tam, gdzie wcześniej chciałem, ale idę tam, gdzie mnie prowadzi Chrystus. I po drodze zostawiam te wszystkie rzeczy, które wcześniej robiłem, były dla mnie ważne. Więc o to chodzi. Upamiętanie, zmiana myślenia, nawrócenie do Boga, czyli zostawiam to wszystko, co było dla mnie ważne, idę za tym, co jest ważne dla Chrystusa i w tym momencie w moim życiu pojawiają się te uczynki. No i teraz, czy my w ogóle tego potrzebujemy? Czy to jest jakiś obowiązek? Czy w ogóle coś z tego dla nas wynika? Ja wiem, że mówię o oczywistych rzeczach, ale przypomnijmy sobie, że kiedy jeszcze nie znaliśmy Chrystusa, pewne rzeczy nie były dla nas oczywiste. I mam nadzieję, że jeżeli nie na tej sali, to może przed telewizorem słucha nas ktoś, kto jeszcze Jezusa nie spotkał. Więc dla niego to mogą być rzeczy odkrywcze, mam nadzieję. Sięgnijmy chwilę wcześniej do trzeciego rozdziału Dziejów Apostolskich. Trzeci rozdział od 17 wiersza. Czytamy tutaj takie słowa. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. I tu już widzimy, dlaczego ta zmiana myślenia, nawrócenie się do Chrystusa są czymś cennym. Bo tylko w ten sposób możemy uzyskać przebaczenie grzechów i w konsekwencji zbawienie, życie wieczne. Ktoś, kto nie zaczął myśleć o Jezusie jako o swoim Zbawicielu, nie będzie miał udziału w planie zbawienia, nie dostąpi łaski, będzie poza łaską. Tylko ci, którzy zmienią swoje myślenie o Jezusie i przyjmą Go jako swojego Zbawiciela, oddadzą Mu swoje życie, tylko ci będą mieli przebaczone grzechy i dostąpią zbawienia. Więc widzimy, że jest to czymś cennym.
za czym warto pójść. Ale oczywiście to nie jest obowiązek. Człowiek może się upierać, że on wie lepiej i będzie robił po swojemu. Pytanie tylko, czy warto. W tym miejscu przypomina się taki fragment, kiedy Bóg wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej i zaczął nadawać im ustawy, przykazania. Mówił im, co jest dobre, co złe i na koniec zwraca się do nich w ten sposób. Oto dzisiaj kładę przed wami dobro i zło. Wybierzcie dobro, abyście mieli życie. Innymi słowy, Bóg im wytłumaczył, co w jego oczach jest dobre i prowadzi do życia, a co jest złe i prowadzi do śmierci. Dał im wolny wybór. Nie zmusza. W Nowym Przymierzu też stoimy przed wyborem. Bóg mówi, zmień swoje myślenie o Jezusie. Uznaj go za, ukusz się przed nim. Uznaj go za swojego Zbawiciela, a będą ci przebaczone grzechy, będziesz żył na wieki. Ale możesz wybrać inaczej i wtedy czeka cię śmierć. I teraz dla człowieka, zwłaszcza niewierzącego, to może wydawać się takie okrutne, że no niby mamy wolną wolę, ale wybór w zasadzie, no nie ma go. I tutaj warto zwrócić uwagę na takie myślenie. Są między nami też nauczyciele. Myślę, że w szkole spotykają się z czymś takim, że jak wydają uczniowi polecenie, no to pierwsza reakcja, dlaczego ja muszę to robić, a po co, a to nie ma sensu. I dopiero kiedy nauczyciel jakby przekona ucznia, że to ma sens i uczeń zrozumie, po co w ogóle to robi, to wówczas zaczyna się uczyć. Jeżeli nie widzi w tym sensu, no to ciężko ucznia zmusić do tego, żeby się uczył. I w tym momencie poproszę, żebyśmy sięgnęli do Księgi Izajasza, do 55 rozdziału. 55 rozdział od 7 wiersza. Czytamy takie słowa. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Już w Starym Testamencie Bóg wzywał do nawrócenia, odwrócenia się od swoich złych uczynków i pójścia w stronę Boga, ale tutaj mamy jeszcze te piękne słowa, które mówią dlaczego. Po prostu Boże myśli są doskonałe, są dobre, są najlepsze. Ludzkie myśli, jakie są, każdy wie, myślę, że oszczędzimy sobie mówienia o nich. I Bóg tłumaczy, zobaczcie, no wam się wydaje, że to, jak wy myślicie, jak do czego dążycie, jest dla was dobre, sprawi wam przyjemność, ale zobaczcie, moje myśli są o niebo lepsze. O niebo lepsze. Więc wybierzcie to, co jest lepsze. Abyście mogli w taki sam sposób myśleć i w taki sam sposób żyć. W sposób święty, doskonały. Nie ma takiej możliwości, żeby ludzkie myśli połączyć z Bożymi. Nie da się połączyć tego, co doskonałe i święte, z tym, co skalane i niedoskonałe. Nie dasz się żyć w taki sposób, że okej, uznam Boga, ale tu będę robił po swojemu na ziemi. Że jeżeli moja droga będzie zbieżna z wolą, z drogą Bożą, no to będziemy szli razem, bo jest nam po drodze. Ale jeżeli mi to nie będzie pasowało, to ja zrobię po swojemu. Nie da się w ten sposób. W innym miejscu Słowo Boże mówi, nie da się. Bo to będzie takie kulawe. Więc musimy wybrać.
czy pozwolimy na to Bogu, żeby naszą głowę wypełnił swoimi myślami, swoimi pragnieniami, co oczywiście oznacza to, że najpierw będziemy musieli porzucić swoje. Trudno zrezygnować z samego siebie, ale to jest właśnie to umieranie starej natury, to krzyżowanie starego człowieka, o którym czytamy w Nowym Testamencie. I zaczyna się to od zmiany sposobu myślenia. Jeżeli to się w naszym życiu nie zmieni, to próżno będziemy starali się o te dobre uczynki. Idźmy dalej. Bo do tej pory zwracaliśmy się przede wszystkim do osób, które są daleko od Boga. Więc trochę przybliżmy to. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 15 werset. To jest sam początek nauczania Jezusa, kiedy on szerzej jeszcze nie był znany, trochę gdzieś tam w okolicach Nazaretu, Kafarnaum. Ludzie o nim coś wiedzieli i potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, opamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I znowu jest to wezwanie, żeby słuchający go ludzie zmienili swoje myślenie i wtedy będą zdolni, żeby przyjąć Ewangelię, uwierzyć Ewangelii. Bo jak ludzie postrzegali na początku jego pracy Jezusa? On był dla nich synem cieśli. On był dla nich chłopakiem, który z ich dziećmi razem biegał po ulicy między domami. On był człowiekiem, który wzrastał pośród nich, pomagał tacie. W większości synagog w tamtym czasie funkcjonowało coś w rodzaju szkółki niedzielnej. No nie wiemy, czy akurat w tej coś takiego było, ale bardzo prawdopodobne, że do takiej szkółki niedzielnej czy sobotniej w przypadku Żydów Jezus chodził z ich dziećmi. I oni tak na niego patrzyli. W wielu miejscach czytamy, że oni nie przyjmowali świadectwa Jezusa, no bo właśnie tak to komentowali. Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż nie mieszkał między nami? Co on może wiedzieć? Jezus wzywa: przestańcie tak o mnie myśleć. Myślcie o mnie jako o tym Mesjaszu, Zbawicielu. Pamiętamy tą sytuację w synagodze, kiedy Jezus przeczytał fragment z Izajasza mówiący o przyjściu Mesjasza i powiedział: oto dzisiaj to słowo wypełniło się przed wami. Nie przyjęli, nie zmienili swojego myślenia o Jezusie. Dalej, w 6 rozdziale Ewangelii Marka czytamy o tym, że Jezus rozesłał swoich 12 uczniów, aby zwiastowali i oni tam mówili o Jezusie, o zbawieniu. Towarzyszyły ich posłudze znaki, ale oni też tam, jest napisane, głosili upamiętanie. Oni się rozeszli po tych okolicznych wioskach, miasteczkach i mówili: przyszedł Jezus, Zbawiciel. Przyniósł nam zbawienie. Dalej ta myśl jest kontynuowana, kiedy już fizycznie zabrakło Jezusa na ziemi i to zwiastowanie przejęli apostołowie. Jeden z ważniejszych momentów, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Drugi rozdział od 37 wiersza. To jest moment, kiedy cała Jerozolima jest jeszcze poruszona po śmierci Jezusa. To są świeże sprawy. Został zesłany Duch Święty. Piotr wychodzi, tłum ludzi. I on zaczyna im tłumaczyć, kim jest ten Jezus, z powodu którego jest całe zamieszanie w Jerozolimie. I kiedy im wytłumaczył od samego początku na podstawie pism, kim jest Jezus, co oni z nim zrobili, po co to było, to
czytamy reakcję tych ludzi. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Co mamy czynić? Często, a może mniej często, słyszymy takie pytanie od osób, z którymi rozmawiamy. No dobrze, naopowiadałeś mi i co teraz? Co ja z tą wiedzą mam zrobić? I widzimy bezpośrednią odpowiedź Piotra. Upamiętajcie się. Usłyszeliście, mieliście jakieś tam wyobrażenia o Jezusie. Ja wam powiedziałem, jaka jest rzeczywistość. Zmieńcie swoje myślenie o Jezusie i dajcie się ochrzcić. I to przyjęcie chrztu będzie konsekwencją zmiany myślenia, takim zewnętrznym pokazaniem, że w mojej głowie dokonała się przemiana, że uwierzyłem w Chrystusa. Piotr mówi, nie myślcie już o tym Jezusie jako o jakiejś osobie, która się podawała za proroka, podszywała się pod króla, jako o jakimś takim zadymiarzu. W tamtych czasach, kiedy żył Jezus, było wielu Żydów, którzy podawali się, czy to właśnie za proroka, czy za Mesjasza, czy za jakiegoś wyjątkowego nauczyciela. I czasami setki, czasami tysiące ludzi za nimi szło, za ich nauczaniem. Z tego powodu w prowincji nieraz były liczne zamieszki. Czasami dochodziło do tego, że przeciwko takim grupom Rzymianie wyprowadzali wojsko i po prostu tych ludzi mordowali, żeby przywrócić spokój. I wielu Żydów, którzy byli wtedy w Jerozolimie, miało takie wyobrażenie, że Jezus to taki kolejny facet, który przyszedł i coś zamieszał. Ale Piotr mówi, nie, nie, nie. Jezus nie jest jak ludzie. Jezus jest Bogiem, który przyszedł tu na ziemię. Został zabity przez was rękoma Rzymian i zmartwychwstał, na co jest wielu świadków. I teraz do was jest wezwanie, żebyście nawrócili się do Chrystusa. Żebyście tak o Nim myśleli. I później w wielu miejscach jest to wezwanie powtarzane. Ono jest dzisiaj aktualne. Jeszcze kawałek dalej. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich. Trzydziesty werset. Jeżeli ktoś myśli, że nie musi oddać swojego życia Jezusowi, bo jakoś to będzie, jakoś mi to na sądzie ostatecznym ujdzie, dogadam się jakoś z Bogiem, nie wiem, rozpłaczę się, powiem, że chciałem, nie wyszło, albo może się dogadam na takiej zasadzie, że odpracuję 100 lat w czyśćcu, a potem i tak trafię do tego nieba, jakoś mi się upiecze, to nie miej złudzeń, przyjacielu. Dzieje Apostolskie, 17, rozdział 30, werset, czytamy takie słowa. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Przez Jezusa. Przyjdzie taki dzień, kiedy staniesz przed Bogiem i albo usłyszysz, wejdź do radości Pana, sługo dobry i wierny, albo usłyszysz, nie znam Cię. I to będzie różnica między życiem a śmiercią. Tam nie będzie żadnego pola na dogadywanie się. Nic nie pójdzie płazem. Nie, to nie będzie tak, że jakoś będzie. Będzie albo życie, albo śmierć. Jeszcze może jeden fragment z Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, od początku,
W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, tutaj jest Jezus, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej. Powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej. Powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. I można sobie myśleć, że moje życie nie wygląda tak źle, inni są gorsi. Jeżeli tamtym coś złego się przytrafiło, to na pewno sobie zasłużyli, nagrabili sobie. Ale mnie Bóg nic nie zrobi, bo On kocha ludzi, a ja jestem dobrym człowiekiem. Nie tak. Zobaczcie, co Jezus powiedział. Nie ma znaczenia, czy wydaje ci się, że jesteś lepszy od tamtych, którym się przytrafiło nieszczęście, czy taki sam, czy gorszy. Nikt z nas nie wie, czy jutro rano, jak wyjedzie samochodem, nie będzie uczestnikiem wypadku drogowego, w którym zginie. Nikt nie wie, czy w nocy się ktoś do nas nie włamie i nie zabije nas. Jeżeli się nie upamiętamy, nie oddamy swojego życia Jezusowi, poginiemy. Tak jak każdy inny człowiek. Dlatego dzisiaj, jeżeli jeszcze nie zmieniłeś swojego wyobrażenia o Jezusie, to zachęcam. Przemyśl sprawę, zmień swój sposób myślenia. Niech w ten czas świąt Jezus nie będzie dla ciebie takim bezradnym dzieciątkiem na ramieniu Maryi na obrazku, ale niech będzie dla ciebie Zbawicielem. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, jak podejść do tego tematu, to po nabożeństwie możesz do nas podejść, porozmawiać. Jeżeli jesteś w domu, to na naszej stronie znajdziesz telefon kontaktowy, zadzwoń. Nie zwlekaj, nie wiadomo, kiedy ta wieża z Syloe się zawali. No dobrze, ale są ludzie, którzy się opamiętali, nawrócili do Chrystusa, przyszli do Kościoła, dali się ochrzcić nawet. I czy to załatwia sprawę? Tak, dokonałem tego zwrotu i teraz już mogę być spokojny. No, niestety nie jest to takie proste, że rano wstajemy i jesteśmy innym człowiekiem, niż się położyliśmy. Oczywiście Bóg powoduje w nas zmiany i one następują. Natomiast to myślenie cały czas się zmienia. Chociażby z tego powodu, że nie znając wcześniej Chrystusa, nie wiedzieliśmy o różnych rzeczach. A teraz, kiedy Go poznajemy, kiedy czytamy Jego Słowo, to nagle odkrywamy, że coś, co było dla nas czymś normalnym, nie budzącym kontrowersji, ba, może nawet dobrym, w oczach Bożych jest obrzydliwością. Wcześniej chodziliśmy z kolegami na szota co wieczór. No i co w tym złego? Przyjemnie spędziliśmy czas, porozmawialiśmy, zacieśniliśmy przyjaźnie. Tutaj no, jakaś dziewczyna się napatoczyła, no ale do niczego poważnego nie doszło, to tylko taki niewinny flirt. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, to widzimy, że to nie jest normalne, to nie jest dobre, że Bóg patrzy na takie rzeczy z obrzydliwością. I musimy zmienić nasze podejście, nasze myślenie. Takich przykładów można by mnożyć. Jedne powiedzmy bardziej poważne, drugie może mniej poważne, ale w każdej sprawie, kiedy zaczynamy iść za Bogiem, następuje olśnienie i ten proces zmiany myślenia następuje. W Ewangelii Mateusza w 3 rozdziale czytamy słowa, które to obrazują. To jest moment, kiedy do Jana Chrzciciela przychodzą
faryzeusze, saduceusze i chcą się ochrzcić. I w 8 wierszu czytamy takie słowa skierowane do nich. Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. I wiemy, że ci faryzeusze, saduceusze, to oni mieli bardzo ugruntowane poglądy na różne sprawy. Mieli całe mnóstwo drobiazgowych przepisów, już nawet takich, których nie można było znaleźć w Biblii, ale ludzie je wymyślili, żeby ulepszyć ten zakon starotestamentowy, żeby przypadkiem ktoś czegoś nie przekroczył. Saduceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie. I w tym kontekście zostały do nich skierowane słowa: wydawajcie owoc godny upamiętania, godny tej zmiany myślenia. Wy już nie możecie myśleć tak jak wcześniej. Bo jeżeli saduceusze nie zmieniliby swoich poglądów na temat zmartwychwstania, to nie byłoby dla nich nadziei. Wy musicie myśleć teraz już inaczej, kochani. I to jest ten owoc opamiętania się, zwrócenia się do Chrystusa. Pamiętamy kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. I ta historia, oprócz tego, że Jezus jej nie potępił, kończy się słowami: idź i nie grzesz więcej. Słowa często pomijane w różnych usługach. Idź i nie grzesz więcej. Wydaj ten owoc. Jezus stał się dla niej zbawcą. Uratował ją od śmierci, tej fizycznej. Przebaczył jej grzechy, więc też od tej śmierci duchowej. I kończy to wezwaniem: idź i nie grzesz więcej. Wydaj owoc godny upamiętania. I co to dla tej kobiety oznaczało? Czy było to dla niej łatwe, że ona po prostu skończy z nierządem? To oznaczało, że zamiast zarabiać w taki sposób, że sobie w zacienionej alkowie, w pomieszczeniu, gdzie słońce nie praży, w otoczeniu miękkich materiałów i pachnących olejków, no, przyjmowała zamożnych obywateli miasta. A teraz, jeżeli ona ma nie grzeszyć więcej, to się kończy ta wygoda. Ona musi zarobić na życie inaczej. Alternatywa: w Palestynie dzień trwa około 12 godzin. Alternatywa to była praca na polu, 12 godzin w słońcu z jakąś radlicą, haczką, albo na kolanach pielenie, albo zbieranie kłosów w brudnym, przepoconym ciuchu ze śmierdzącym potem lejącym się po plecach. Pójście za Jezusem ma swoją cenę czasami. I teraz, po ludzku miała fajne życie. Może czasami ktoś wytknął palcem, ale wygodne życie. Teraz, no to życie na pewno nie było wygodne. Po ludzku, no niby straciła, ale z Bożej perspektywy zyskała wszystko. Mamy też historię młodzieńca, który uważał, że w jego życiu jest wszystko okej, bo jest dobry, przestrzega przykazań, stara się tam o rodziców, nawet jest gotowy pójść za Jezusem. A Jezus mówi: nie, 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 nie. To brakuje ci jednego. Pozbądź się całego majątku, jaki masz. Czy Jezusowi chodziło o te pieniądze? No nie, Jezus nie potrzebował. Jezusowi chodziło o to, żeby ten człowiek zmienił swoje myślenie. Żeby nie polegał na swoim bogactwie. Żeby nie myślał o tym, jak je wykorzystać po to, żeby się żyło fajnie i przyjemnie. On chciał, żeby ten człowiek myślał o Jezusie i o tym, co może w Królestwie Bożym zrobić. Chciał, żeby Jezus chciał, żeby myśli tego człowieka krążyły wokół Jezusa, a nie wokół bogactwa czy czegokolwiek innego. I teraz, czy ta zmiana myślenia, kiedy już się nawróciliśmy i podążamy za Chrystusem, przychodzi łatwo? No czasami jest opornie. Jednym przychodzi to łatwiej, innym trudniej. Jeden ma mocniejszy charakter, drugi silniejszy. Każdy jest w różnym środowisku.
Może się człowiek nawrócić, no ale pracuje dalej, gdzie pracował. Koledzy, co, nie wypijesz? Zawsze wypiłeś z nami. No i wyznał Chrystusa, przychodzi na nabożeństwo, ale tam no, pod presją kolegów łyknie. Oczywiście to nie jest koniec świata, bo trzeba to wyznać i starać się dalej iść za Chrystusem. No na pewno nie można udawać, że się nic nie stało. Na pewno nie można udawać, że się nic nie stało, bo się stało. Bo znowu wraca stara natura, stary sposób myślenia, że z kolegami można się napić, nie ma problemu. No jest problem. Ale jest też nadzieja w Chrystusie. I tutaj ta zmiana myślenia, która przebiega, no musi być wsparta czasami też działaniami, żeby to myślenie było utrwalone. Jeżeli nie wytrzymujesz presji w pracy, to może trzeba zmienić pracę. Może nie zarobisz tyle w innej branży, ale przynajmniej tam nie będą ciebie ciągnęli na kielicha. Ważne jest dla takich osób, które dopiero zaczynają swoją drogę z Chrystusem i odkrywają różne rzeczy, że to się Bogu podoba, to się Bogu nie podoba. Ważne jest, żebyście czerpali wzorce w miejscu, gdzie przyszliście do Chrystusa, w swoim rodzimym zborze. Żebyście nie szukali wzorców gdzie indziej. Spotykacie się z problemem, to szukacie pomocy gdzieś poza zborem albo odpowiedzi szukacie gdzieś tam na internecie. Nie, nie w ten sposób. Przypomnijcie sobie apostoła Pawła, kiedy spotkał Jezusa w drodze do Damaszku. Co zrobił? Poszedł do tego Damaszku i tam przez jakiś czas przebywał. I ci uczniowie pańscy z Damaszku, oni go tam na początku instruowali. On oczywiście miał ogromną wiedzę, bo był człowiekiem wykształconym w pismach, ale tak czy siak, on pewne rzeczy musiał sobie przeformatować, bo wcześniej, kiedy prześladował chrześcijan, on też był napełniony znajomością pism Starego Testamentu. I teraz on potrzebował zmiany myślenia i w tym pomagali mu wierzący w Damaszku, chociaż oni pewnie byli od niego mniej wykształceni, nie znali na pamięć tylu fragmentów pism, ale oni mu wytłumaczyli, o co chodzi w podążaniu za Chrystusem. Później, kiedy on się spotykał z różnymi problemami teologicznymi, jak chociażby właśnie z kwestią obrzezania tych przepisów żydowskich w zborach, to on nie poszedł do swojego nauczyciela Gamaliela. Tak? Gamaliel to był ten człowiek, który w Radzie Najwyższej w Sanhedrynie wylał trochę zimnej wody na głowy rozpalone innych przewodników Izraela, którzy chcieli tam pozabijać apostołów i tak dalej. On powiedział: zastanówcie się, bo może się okazać, że walczycie z Bogiem. Zastanówcie się. Jeżeli to jest z ludzi, to się samo rozpadnie, ale jeżeli za tym stoi Bóg, to nie zniszczycie tego chrześcijaństwa, a może się okazać, że walczycie z Bogiem. To był ten człowiek. On był nauczycielem Pawła. To był człowiek chyba najmądrzejszy w swoim pokoleniu. On dał początek całej linii nauczania żydowskiego, które później zaowocowało Talmudem, który jest fundamentem dzisiaj religii żydowskiej. I Paweł, kiedy spotykał się z problemami teologicznymi, nie szedł do tego najmądrzejszego nauczyciela, którego znał, tylko poszedł do Piotra, tego rybaka. Ale Piotr miał największy autorytet ze względu na Chrystusa. I to jest przykład do naśladowania dla was, młodzi bracia i siostry, młodzi w wierze. Nie szukajcie odpowiedzi na różne dylematy w internecie, w innych zborach, w świecie. Przychodźcie tu, do zboru. Jeżeli macie dylemat, porozmawiajcie na ten temat na grupie domowej. To jest bardzo dobre miejsce, żeby przedyskutować różne rzeczy. Przyjdźcie do pastora, do jakiegoś brata czy siostry, do których macie zaufanie, widzicie, że chodzą w Bogu. I tu szukajcie odpowiedzi. No i właśnie, dochodzimy do innych zborów. Dzisiaj jest dosyć dużo takich sytuacji, kiedy ludzie krążą po zborach.
opuszczają jeden, przychodzą do drugiego. No jeszcze dobrze, jeżeli to się kończy na takim jednorazowym przejściu, bo coś się stało. Ale niektórzy uprawiają tak zwaną turystykę zborową i to tu zobaczę, jak jest, tam zobaczę, co mówią. Tu mi się nie spodobało, a w sumie tam też mi się nie podoba. I to jest dosyć duży kłopot. Oczywiście on nie jest nowy, bo jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, to tam mamy również pewne wskazówki, że to zjawisko miało miejsce już wówczas. Może nie na taką skalę jak dziś, ale występowało. Mamy przykład w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich, zbór w Efezie, więc jeden z większych zborów. I któregoś razu pojawił się w tym zborze Apollos z Aleksandrii. No i zaczął tam opowiadać jakieś rzeczy. Nawet w dobrej wierze. Ale to nie była pełna Ewangelia. Skończyło się tak, że bracia ugruntowani w wierze wzięli go na stronę, wytłumaczyli co i jak. I później czytamy, że ten Apollos jakby skorygował swoje myślenie, skorygował swoje nauczanie i później już pełną Ewangelię głosił. Ale to dzięki temu, że on był gotowy zmienić swoje myślenie. On w tej Aleksandrii gdzieś tam coś usłyszał, przyjął to i tak przekazywał. I mógłby się upierać. No bo czemu Aleksandria ma być gorsza niż Efes? Ja wiem, to ja będę tak mówił. I gdyby się uparł, to byłby problem. Natomiast on wykazał się na tyle dojrzałością, że rozważył to, co mu powiedziano. Tam mu wyłożono pełną Ewangelię. I on stwierdził, że tak, że on był w błędzie. I skończyło się w tym wypadku dobrze. W 15 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o zborze w Antiochii. To też duży zbór, do którego przyłączali się różni ludzie. No i w którymś momencie też przyłączyli się tacy ludzie, którzy nauczali, że ci chrześcijanie nowo nawróceni, to oni muszą spełniać pewne standardy przewidziane dla Żydów. Między innymi muszą się dać obrzezać. No i tam doszło do dużego sporu. Ci ludzie nie bardzo chcieli odstąpić od swoich poglądów. Sprawa oparła się właśnie o Piotra, o apostołów, tych, którzy jeszcze chodzili z Chrystusem. Sprawa została rozstrzygnięta, tak, że tutaj to obrzezanie w zborze to bzdura, to nie tak, to zupełnie o co innego chodzi. Taka informacja wróciła do zboru w Antiochii, no i jedni to przyjęli, zmienili swoje myślenie, stwierdzili, no dobra, jak nie trzeba się obrzezywać, to nie trzeba. I ci zostali w zborze, no później też nie czytamy, żeby tam dalej w tym zborze były niepokoje z tego powodu, więc można założyć, że ci, którzy nie zmienili swojego myślenia, oni ten zbór opuścili. Poszli mieszać gdzie indziej. I teraz, żeby było jasne, mówiąc te słowa, nie chodzi o żadną konkretną osobę. Bo wiemy, że w ostatnich 2 latach przyłączyło się do nas około 30 osób i żadnej osoby nie mam na myśli, mówiąc te słowa. Tak, chodzi o pewien mechanizm. Nie chcę też, aby ktoś odbierał, że tutaj się ocenia zbory, tak, że w naszym to jest dobra nauka, a w tamtym zborze to jest zła nauka. Są różnice niestety w nauczaniu, ale dzisiaj nie mówimy o ocenianiu poszczególnych zborów, tylko o pewnym mechanizmie, że może być taka sytuacja, że przychodzisz do zboru, wcześniej byłeś w innej społeczności i nagle zauważasz, że tam mówili co innego, tu mówią co innego. O co chodzi? Jest jakaś konsternacja. No i teraz mam się trzymać tego, co słyszałem wcześniej, czy tego, co mówią tutaj. No i pierwsza, najważniejsza rzecz, nie należy wpadać w panikę. Nie należy się jakby wstydzić, przyznać do tego, że no, tam mnie uczyli czego innego i ja myślę inaczej. Ważne jest, żeby jeżeli dostrzeżemy różnicę,
jeżeli one wystąpią, no, mogą nie wystąpić u kogoś, tak? Ale jeżeli ktoś zauważy, że wcześniej słyszał co innego, teraz słyszy co innego, to przyjdź i porozmawiaj o tym. I znowu, czy to na grupie domowej, czy z pastorem, czy ze starszymi zboru, przyjdź i porozmawiaj. Jak ja mam to rozumieć, bo słyszę dwie różne wersje. To jest trochę rozbieżne. I na podstawie pism sprawa zostanie wyjaśniona. Ważne jest, żeby być gotowym do zmiany swojego myślenia. Jeżeli ja wcześniej coś słyszałem, byłem w czymś ugruntowany, a teraz okaże się, że porozmawiałem z kimś godnym zaufania, przestudiowaliśmy Słowo Boże i okazuje się, że tam był błąd, to bądź gotowy zmienić swoje myślenie. I tu jest też ważna postawa nas jako zborowników. Jeżeli zauważymy, że ktoś przychodzi i zaczyna opowiadać jakieś bajki, albo w jego życiu są takie praktyki, które nie przystoją chrześcijaninowi, to nie udawajmy, że nie ma problemu, nie odwracajmy wzroku. Trzeba zareagować. Oczywiście z miłością, mądrze, ale nie można tego tak zostawić. W drugim rozdziale Księgi Objawienia, tam są listy do zborów i między innymi jest tam mowa o takiej sytuacji, że w zborze dzieją się różne dobre rzeczy, ale są też osoby, które mają błędną naukę w sobie i tą błędną nauką się próbują dzielić. Mamy tam też mowę o tym, że są osoby w tych zborach, które dają zły przykład swoim postępowaniem. I tam w tym kontekście znowu pojawia się zawołanie do tego, żeby się opamiętać. I to nie jest wezwanie do konkretnej osoby, tylko do zboru, żeby zbór się opamiętał. Czyli żeby zobaczył, co się dzieje i zareagował. Nie możemy przechodzić obojętnie wobec takich sytuacji. I tak jak mówię, nie chodzi o to, żeby te osoby jakoś piętnować, palić na stosie, ale chodzi o to, żeby załatwić tą sprawę z nimi. Że albo zmieniasz swoje myślenie, zmieniasz te swoje błędne praktyki, no albo, no niestety, nie możemy mieć dla ciebie miejsca. Te błędy, które mogą przyjść z zewnątrz do zboru, one mogą być różne. Podam tylko dwa przykłady. Jeden dotyczy tak zwanej Ewangelii sukcesu, która od kilkudziesięciu lat gdzieś tam krąży po zborach w różnych odcieniach. No to już jest na tyle stare zjawisko, że każdy, kto czyta Biblię, jest w społeczności Kościoła, potrafi to rozpoznać i nie ulec temu. Natomiast trzeba o tym wspomnieć, bo czasami ktoś może przyjść z innej społeczności, gdzie słyszał, że jak już zostaniesz chrześcijaninem, to choroba nie będzie się ciebie imała, to masz prawo do kasy, masz prawo do tego, żeby dostatnio żyć. Bóg ma dla ciebie obietnice, prezenty, co nie tylko. Bóg kocha człowieka, to prawda. Bóg chce dobrze dla człowieka, to prawda. Ale to Boże myślenie o tym, co jest dobre dla nas, jest inne niż to nasze ludzkie wyobrażenie o tym, co jest dla nas dobre. Druga rzecz, krótko, ona jest może bardziej niebezpieczna, bo to jest dosyć nowe zjawisko. Jest taka filozofia, przynależysz, nim uwierzysz. W niektórych społecznościach praktykuje się coś takiego, że no chodź do nas, tu jest miło, zależy nam, żebyś się pośród nas miło poczuł, dlatego my nie będziemy mówić ci, że w twoim życiu jest jakiś grzech i że ty musisz zmienić swoje życie. Bądź z nami. Jest fajnie. Co więcej, takie podejście prowadzi do takich sytuacji, że osoby nienawrócone, które nie przyjęły Chrystusa, są włączane do usługiwania i potem śpiewają. No, koledzy, koleżanki z zespołu są fajni,
Melodia taka skoczna, żywa, fajnie się śpiewa. No i śpiewam o tym Jezusie, w którego nie wierzę, no ale fajnie się śpiewa. I gdzieś tam w podtekście jest, że jak taką osobę przytulimy i ona z nami pobędzie, będzie tak miło, to ona kiedyś tam się nawróci. Tylko że jeżeli ona się nie dowie, że żyje w grzechu, że potrzebuje odkupienia, że musi się ukorzyć przed Chrystusem, no to jak ona ma się nawrócić? Więcej przykładów już nie będę podawał, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze porozmawiać, to po nabożeństwie możemy porozmawiać o różnych zagadnieniach. Mówiliśmy o osobach nienawróconych, o osobach, które dopiero co się nawróciły. Mówiliśmy o tej sytuacji, kiedy ktoś zmienia społeczność i wtedy może jakiś zgrzyt się pojawić. A co z tak zwanymi starymi wiarusami, którzy od lat trwają w zborze, w dobrym zborze? Czy oni potrzebują zmiany myślenia, czy nie? No bo po co, skoro jest tak fajnie od lat, wszystko już się ułożyło, nikt już nawet nam niczego nie wytyka, znamy się jak łyse konie. Sięgnijmy do pierwszego listu do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Od 33 wiersza będziemy czytali. Kontekst jest oczywiście nam znany. Jeden z większych, jeden z bardziej zamożnych zborów, w którym działy się też różne dobre rzeczy, wiele dobrych rzeczy. Apostoł Paweł za wiele rzeczy chwalił ten zbór. Oni wspierali materialnie działalność apostołów, wspierali materialnie ubogie inne zbory. Tam licznie przejawiały się dary Ducha Świętego. Tam nawracali się ludzie, była zwiastowana Ewangelia. Ale jednocześnie w tym zborze byli ludzie, których życie, postawa, poglądy gorszyły nawet pogan. I tutaj czytamy takie słowa apostoła. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. To są słowa skierowane do ludzi wierzących, do zboru. I apostoł Paweł musiał posunąć się do stwierdzenia, niektórzy z was zachowują się tak, myślą tak, jakby Boga nie znali. Opamiętajcie się. Zmieńcie swoje myślenie. Czyli wychodzi na to, że nie możemy spać spokojnie, nawet jeżeli przeżyliśmy 20, 30 czy więcej lat i jesteśmy dobrymi zborownikami w dobrym zborze. Oczywiście nie sugeruję, że ktoś żyje w grzechu. Nie mam takiej wiedzy. Ale chodzi o samo dopuszczenie do siebie, że pomimo tylu lat chodzenia z Bogiem, tylu lat życia w Kościele, ja ciągle potrzebuję zmiany myślenia. Jak nie w jednym obszarze, to w innym obszarze, po to, żeby się coraz bardziej upodobnić do Chrystusa. Dlaczego się dzieje tak, że człowiek wierzący przez wiele lat błądzi? Bo jeżeli wymagamy zmiany myślenia, to znaczy, że w jakimś obszarze błędnie myślimy. Dzieje się to z różnych przyczyn. Na przykład nauczanie jest dobre, ale ja go nie słucham, bo nie lubię tego kaznodziei. Albo nie lubię formy, w jakiej to nauczanie jest przekazywane. Więc wyłączam głośniczek i nie słucham. I coś tam przejdzie mi koło ucha i już Słowo Boże nie koryguje mnie, bo wyłączyłem sobie głośniczek. Może być tak, że my nawet słuchamy tego kaznodziei, nawet go lubimy, szanujemy, ale on mówi coś, co nie pasuje do moich wyobrażeń. No i ja przyjmę to,
ale już tego nie przyjmę, bo to nie pasuje do tego, jak ja rozumiem. Jakiś fragment. To może wynikać z tego, że przez wiele lat czytamy Słowo Boże, ale nie czytamy całego, tylko te ulubione fragmenty. I to powoduje, że jakieś wyobrażenia mogą ulec wykrzywieniu i wymagają wyprostowania, czyli zmiany myślenia. I znowu można by podawać wiele przykładów takich historii, które wymagają naprostowania. Są wierzący, którzy pomimo wielu lat ciągle są przekonani, że raz zbawiony, na wieki zbawiony. Ja rozumiem, że to wynika z tego, że człowiek nie chce się bać. Chce być przekonany, że jeżeli oddał swoje życie Chrystusowi, to klamka zapadła i już nic więcej nie musi robić. Ale wiemy, to znowu nie chodzi o to, żeby teraz każde zagadnienie analizować przez całą Biblię, ale to jest na tyle oczywiste. My wiemy, że w wielu miejscach Słowo Boże poucza nas, że możemy wypaść spod łaski. Jeżeli kiedyś się nawróciliśmy do Chrystusa, zmieniliśmy swoje myślenie, ale na jakimś etapie życia znowu nam się odwidziało i przestaliśmy słuchać Chrystusa, przestaliśmy za Nim podążać, możemy wypaść z łaski i znowu znaleźć się w stanie grzechu, w stanie potępienia. Nie mówię tego po to, żebyśmy teraz żyli w strachu i bali się, o czy ja przypadkiem już nie straciłem zbawienia. Nie ma powodu do strachu, bo jeżeli oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, jeżeli czytamy Słowo Boże, jeżeli jesteśmy w społeczności Kościoła, to nie ma obawy. Bo nawet jeżeli gdzieś tam noga nam się pośliźnie, a jesteśmy w społeczności Kościoła, to bracia, siostry pomogą nam wrócić na właściwą drogę. Jeżeli czytamy Słowo Boże, to ono nam cały czas mówi, jaka jest właściwa droga i nie zboczymy z niej. Nie ma powodu do obaw. Natomiast w Słowie Bożym nie ma podstawy do takiego myślenia, że jak już raz coś się stało, to już jest niewzruszalne. No, mamy takie różne obrazki, najczęściej z Ameryki, gdzie człowiek gdzieś tam zaćpany, zachlany, próbują go namówić na jakąś terapię, żeby wyszedł z nałogu. On mówi, nie, ja tam 20 lat temu oddałem życie Jezusowi, pomodliłem się modlitwą grzesznika, zostawcie mnie, ja jestem zbawiony. Nie tak. Jak czytaliśmy wcześniej, jeżeli oddajemy życie Chrystusowi, następuje przemiana myślenia, to i życie doznaje przemiany. Ale może być tak, że od lat jesteśmy w dobrym zborze, jest dobre nauczanie, lubimy pastora, lubimy usługujących, słuchamy uważnie, co mówią, a i tak Słowo Boże jeszcze mówi takie małe ale. Księga Objawienia. Drugi rozdział. Księga Objawienia, drugi rozdział. Od 4 wiersza, to jest list do zboru w Efezie. Wcześniej lecą same pochwały, że tam się dobre rzeczy dzieją w tym zborze, ale potem jest tak. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. I to jest mowa o takim myśleniu człowieka wierzącego, że on już w tym życiu swoje zrobił. A on już w kościele wykonał swoją pracę. Teraz taki trochę czas na odpoczynek. Może czym innym warto się zająć. Wchodzi nowe pokolenie. To niech oni teraz przejmą pałeczkę. Czasami w rozmowach się słyszy, że o, ja to jeździłem na misję. Na Litwie byłem. Na Ukrainie byłem. Może na Mołdawii. Czy w Mołdawii.
Słyszymy, o, ja kiedyś to prowadziłem grupę domową. O, ile osób tam przychodziło na tą grupę domową? Albo słyszymy, no ja chodziłam na spotkania modlitewne, siostrzane, fajnie było. No i miło, że mamy takie wspomnienia, miło, że mamy takie świadectwo, że różne rzeczy w Królestwie Bożym robiliśmy, ale jakie jest świadectwo naszego życia dziś? Czy nie wymaga zmiany nasze myślenie, że to jeszcze nie koniec naszej posługi na tej ziemi? To jeszcze nie koniec naszej pracy tutaj. Jeszcze dwie myśli na koniec. Bo oczywiście tych obszarów, w których ta zmiana myślenia jest potrzebna, warto pozwolić na to, żeby Duch Święty zmieniał nasze myślenie, jest mnóstwo. Natomiast dwie myśli. Dziękczynienie. Temat godny osobnego kazania. Dzisiaj wiele osób myśli, że skoro jestem Europejczykiem, mieszkam w XXI wieku w centrum Europy, to pewne rzeczy mi się należą, są standardem, o którym w ogóle się nie dyskutuje. To, że wracam do swojego domu, kładę się spać na swoim łóżku, mam ciepło, bo za swoje pieniądze zapłaciłem za ogrzewanie, jeżdżę swoim samochodem, który kupiłem za swoje pieniądze, no to dzisiaj są standardy. Każda rodzina ma samochód. Co więcej, za takim myśleniem często podąża narzekanie. No co to się teraz dzieje z tymi cenami? No masło tyle kosztuje. To tyle kosztuje. No co to w ogóle się dzieje? I tak nam źle, że inflacja idzie, że wszystko drożeje. I zamiast dziękować za te rzeczy, które codziennie z Bożej łaski mamy i codziennie jest to nowa łaska, narzekamy. Kusiło mnie, żeby przynieść ze sobą kartki żywnościowe z lat 80. Dla młodego pokolenia to jest jakby epoka sprzed ich urodzin, ale średnie pokolenie, myślę, pamięta te czasy, one nie są aż tak odległe. Dzisiaj, jeżeli kogoś boli inflacja 8% i narzeka, co to się dzieje? Na początku lat 90. w rekordowym miesiącu inflacja wynosiła 585%. Zazwyczaj to był rząd wielkości kilkadziesiąt procent, ale w rekordowym miesiącu było 585% inflacji. Kostka masła kosztowała 14,5 tysiąca. Kilo kiełbasy zwyczajnej, nie jakiejś jałowcowej, myśliwskiej, zwyczajnej, 61 tysięcy. Jedno jajko kosztowało 3 tysiące. Teraz dla młodzieży. Wreszcie uwagę skupicie. Hot dog, ile mógł kosztować? 15 tysięcy. Dzisiaj się śmiejemy, ale ci, którzy pamiętają te czasy, to nam wtedy do śmiechu nie było. Kartki żywnościowe, można było mieć dwie walizki pieniędzy. Jeżeli się nie miało tej szarej karteczki, to się nie jadło mięsa, nie jadło się różnych innych rzeczy, nie kupiło się butów. Mieszkanie, no można było sobie wpłacać na książeczkę mieszkaniową. No, co z tymi książeczkami się później stało? No, można było sobie tak do szuflady na pamiątkę włożyć. Najpierw ludzie byli przekonani, że za kilka lat, później kilkanaście, później kilkadziesiąt doczekają się tego swojego mieszkania, na które wpłacają. I większość ludzi nie doczekała się tego mieszkania. To były takie czasy i niezbyt odległe, i to się działo tu w Polsce. Kilkaset kilometrów od Gdańska. We współczesnych czasach na granicy z Białorusią padają strzały, ostra amunicja. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że na razie to tylko oznakowanie graniczne oberwało, jakieś drzewo, ziemia. Jeżeli to nie robi na kimś wrażenia, przemieśćmy się kilkaset kilometrów dalej w okolice Donbasu.
kilkanaście godzin jazdy samochodem od granicy z Polską. Tam nie ma granicy, tam jest linia frontu. I może dzisiaj tam nie strzelają z ciężkiej artylerii, czołgi nie jeżdżą tak jak parę lat temu, ale tam do dzisiaj niemal codziennie padają strzały z ostrej amunicji, giną ludzie. Przez ostatnich kilka lat tam zginęło kilkanaście tysięcy ludzi i to się nie dzieje w czarnej Afryce, gdzie plemiona próbują się nawzajem unicestwić i my tak sobie myślimy, że to daleko, jakiś inny kontynent, w ogóle inna bajka. To jest Europa. To jest Europa tuż za granicą Polski. Więc jeżeli ktoś uważa, że myśli sobie, że nie ma powodów do dziękowania Bogu za to, że może codziennie wyspać się w swoim łóżku, w ciepłym mieszkaniu, jeżeli uważa, że nie musi dziękować za to, że je mięso kiedy chce, to pomyślmy o tych rzeczach i niech się w naszym sercu wzbudzi dziękczynienie, niech nasze myślenie się zmieni. Żeby nie było tak, że za 2-3 lata będziemy musieli już nie dziękować, tylko błagać Boga na kolanach, żebyśmy mogli z powrotem korzystać z tych rzeczy, z których korzystamy teraz. I ostatnia myśl. List do Efezjan. List do Efezjan, 4 rozdział, od 12 wiersza będziemy czytali. Wcześniej jest powiedziane, że Bóg ustanawia jednych do takiej posługi, innych do takiej posługi i tak dalej. I od 12 wiersza, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. I dalej, to już jako pracę domową, mam prośbę, żebyście podeszli do niej poważniej niż uczniowie w szkole, bo dalej jest mowa właśnie o tej zmianie, o odrzuceniu starego człowieka i pozwoleniu, żeby ten nowy człowiek przepajał nasze myślenie, nasze postępowanie. Piękny fragment, przeczytajcie proszę w domu. Ale na co chciałbym zwrócić uwagę? Jest tutaj mowa o tym, abyśmy doszli do męskiej doskonałości. No to nie jest fragment szowinistyczny. Tu chodzi o to, żebyśmy jako chrześcijanie myśleli, zachowywali się jak dojrzały mężczyzna, czyli ktoś odpowiedzialny. Ktoś, to, jak to się mówi, bierze wszystko na klatę, robi to w sposób dojrzały i mądry. To wezwanie dotyczy nie tylko braci i siostry, tak samo. I oczywiście to jest wezwanie do wszystkich ludzi wierzących w tym kontekście, abyśmy byli ugruntowani, byśmy pilnowali swojego myślenia, byśmy byli ugruntowani w nauce apostolskiej, aby żadne właśnie takie nowinki, które gdzieś czasami mogą do nas trafić, nie miotały nami, żebyśmy się nie zastanawiali, tylko żebyśmy potrafili od razu dać odpór takim zagrożeniom. Chodzi o to, żebyśmy postępując dojrzale, razem wzrastali w Chrystusie, żeby nasz zbór był coraz mocniejszy, żeby świecił coraz jaśniejszym światłem dla ludzi wokół nas. I to jest ta główna myśl. Natomiast dzisiaj mam na sercu, żeby te słowa skierować szczególnie do młodych braci, młodych sióstr. Nie wiem, czy to 18, 20 kilka, być może ktoś, kto ma powyżej 30 też poczuje się dotknięty. Ale chodzi o to, żeby, to jest wezwanie, żebyście przestali myśleć w taki sposób beztroski. Bo kiedy się dorasta w domu rodzinnym, rodzice jakby wszystko ogarniają, wszystkie problemy, jak ten buldożer przed wami spychają. I to życie jest takie trochę w takiej bajce, takie beztroskie. No może nie u wszystkich, ale generalnie no to jest takie lżejsze życie niż człowieka, który musi sam stawiać czoła rzeczywistości.
To jest wezwanie, żebyście zmienili myślenie z takiego beztroskiego, nieobowiązkowego, z takiego myślenia, jak tutaj fajnie wykorzystać czas, jak się zabawić, tu sprawdzić jakieś nowe memy, można się pośmiać z czegoś albo z kogoś. Tutaj można sobie fajnie pograć, na sieci koledzy się zebrali i godziny lecą. Dzisiaj Słowo Boże was wzywa. Zastanówcie się, jakie jest wasze myślenie. Czy z pasją rozmawiacie o tych postaciach z gier? Czy z pasją rozmawiacie o tym, co się dzieje w Kościele? Gdzie jest wasze serce? Gdzie są wasze myśli? Dzisiaj jest do was wezwanie, abyście zmienili myślenie na myślenie takiego człowieka dojrzałego, który bierze współodpowiedzialność za zbór. To już jest czas, żebyście się włączyli w życie zboru. Może na początku od małych rzeczy możecie zacząć, potem przez coraz większe. Pracy jest mnóstwo. Jak czytamy w Słowie Bożym, żniwo wielkie, robotników mało. Wiem, że w tym wieku macie różne plany na swoje życie, macie jakieś wyobrażenia na temat tego, co byście chcieli osiągnąć, jak byście chcieli poprowadzić to swoje życie, żeby było fajne. Chciałbym was wezwać, żebyście nie bali się tego życia, tych planów, tej swojej przyszłości oddać Jezusowi. Nie patrzcie na Niego jako na kogoś, kto wam zabierze to wszystko fajne, co sobie wymyśliliście i da w zamian nie wiadomo co. Myślcie o Jezusie jako o tym, który w miejsce waszych planów, które mogą być czasami nawet fajne i dobre, da coś daleko lepszego. Nie zawsze taka zmiana myślenia będzie powodowała, że świat wam się zawali i zupełnie wyjdzie coś innego niż myśleliście. Czasami nie będzie to konieczne, ale czasami tak. Nie bójcie się tego zrobić, zaufajcie Jezusowi, na pewno On obróci to w coś dobrego. I chciałbym, i myślę, że to wynika z Bożego Słowa, aby ta zmiana myślenia, obojętnie czy jesteśmy starzy, młodzi, krótko wierzący, długo wierzący, na jakim etapie jesteśmy, żeby prawdą w naszym życiu stało się to stwierdzenie, które czytamy w liście do Galacjan. To jest list do Galacjan, 2, 20 werset. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Oby nasze myślenie zmieniło się w taki sposób, żeby nie było już ważne to, co ja, to, co moje, ale żeby Chrystus żył w każdym z nas i żeby było ważne to, co Chrystus myśli. Amen. Oh.
łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen.